proszę Państwa, a my teraz zapraszamy na nasz cykl Metamorfoz. Kogo zmieniliśmy i jak bardzo, czas to sprawdzić. Czasami to trudne. Życie bywa nieprzewidywalne. Nasze metamorfozy także. Małgorzacie, bohaterce z Ostrowca Świętokrzyskiego, nie w głowie teraz odchudzanie. I my jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrozumieć. Niestety muszę zrezygnować z metamorfoz, ponieważ jestem w ciąży, są to początki. Wyszło to niespodziewanie, bardzo żałuję, że nie mogę dalej ćwiczyć. No, cieszę się po prostu z powiększenia mojej rodziny. Mimo iż Małgosia zawiesza swój udział w programie, jej przyjaciółka Ola nie zostaje sama. Mentorka Monika tak pozazdrościła paniom szansy, że sama postanowiła wziąć udział w metamorfozach. Dla mnie metamorfoza jest olbrzymim wyzwaniem. Zwłaszcza, że od prawie roku prowadzę studio i dotychczas nie miałam możliwości ani czasu skorzystania z zabiegu we własnym studiu. Od kiedy Monika stała się również uczestniczką programu, jeszcze bardziej mnie wspiera. Też zrozumiała, jaki to jest ciężki trud pokonać ze swoje obawy i po prostu osiągnąć swój cel. Staramy się codziennie nie tylko ćwiczyć w studio, ale również spotykać się poza nim, spacerować dużo, odstresowujemy się pływając na przykład na rowerku wodnym czy spacerując po lesie. Od dawna namawiałam Monikę do tego, żeby wzięła udział w metamorfozie. Do tej pory Monika jadła nieregularnie, nie ćwiczyła. Najgorszym takim wyzwaniem dla niej jest jedzenie o wyznaczonych porach i picie dużej ilości wody. Jeśli chodzi o Olę, no to systematyczność. Musimy ją tutaj pilnować, żeby przychodziła na te treningi. Doskwierało mi zły nastrój, zmęczenie, spadek energii. No, nie czułam się z tym dobrze, nie czułam się dobrze ze swoim ciałem. Chciałabym, kiedy zakładam bikini lub obcisłą suknię, nie czuć tego wystającego brzuszka. Chciałabym mieć wysportowany, smukły brzuch, smukłe uda. Chyba każda z nas o tym marzy. No, Ola, jeszcze mamy wiele do zrobienia. Ale nie przejmuj się, damy radę. Damy radę. Była smutna, była również przygnębiona, że ta waga, prawda, jest dużo większa niż by chciała, że nie może schudnąć. Jak każda kobieta, mam swoje kompleksy i moje ciało nie jest dla mnie idealne. Marzę o tym, żeby zredukować centymetry, zwłaszcza w okolicy brzucha. W mojej psychice pojawia się coś strasznego, typu jak ty wyglądasz, jaki masz brzuch, weź go wciągnij, jak ty będziesz się prezentowała w tej sukience. Jeśli chodzi o Monikę, to zawsze bardzo podchodziła do siebie negatywnie, że jest brzydka, że jest za duża, że psuje nam zdjęcia. Dziewczyny, pamiętajcie, żeby w domu używać naszego serum modelującego. Świetnie ujędnia, modeluje sylwetkę. Tym bardziej ta metamorfoza jest olbrzymią presją, że chciałabym być taką żywą reklamą dla moich klientek. Jak dla mnie stres i presja jest olbrzymia. Stres powoduje, że mamy bardzo wysoki poziom kortyzolu, co powoduje spowalnianie naszego metabolizmu. Często też poprzez stres zajadamy. Jednym ze sposobów radzenia sobie ze stresem, a nie tycia, jest picie dużej ilości wody. Jest to takie pozorne uczucie sytości. Kolejnym ze sposobów radzenia sobie ze stresem może być takie wyżycie się fizyczne poprzez na przykład ćwiczenia, ponieważ wtedy wydzielają się endorfiny, czyli hormony szczęścia. Zajadanie stresu to zmora wielu z nas. Może nas dopaść w najmniej oczekiwanej chwili. Czy nowemu duetowi uda się tę zmorę pokonać? Trzymam kciuki. Na pewno się uda z tego względu, że nasze bohaterki są niezwykle silne, więc wiemy, że finał tejże operacji w cudzysłowie będzie na pewno zaskakujący i co najważniejsze dla uczestniczek studia figura, inspirujący dla innych i motywujący. Oczywiście. I satysfakcjonujący. No właśnie, a my też porozmawiamy teraz, proszę Państwa, a propos odchudzania i zmian, o stresie, o którym już Ola Kostka wspomniała. Jak on wpływa na proces odchudzania, o tym już teraz Agnieszka Spychała, coach, trener mentalny, ekspert Fundacji Studio Figura. Dzień dobry Pani witam Agnieszko. Wszystkich. No właśnie, jak to jest, że my chcemy się odchudzić, mamy konkretny plan, tak, wdrażamy w życie ćwiczenia, odpowiednią dietę, ale nagle pojawia się jakiś taki stres, wątpliwości, czy nam się uda. Tak. To działa bardzo demotywująco. Jak bardzo?
Z doświadczenia i z pracy w gabinetach z klientkami mogę stwierdzić, że kluczem jest nasze nastawienie, nastawienie pań. Ono jest oczywiście różne, ale większość pań ma to nastawienie takie niecierpliwość, przede wszystkim zbyt duże oczekiwania na początku, kiedy to się stanie i czy się stanie, ile schudnę, więc za dużo pytań na start i przede wszystkim właśnie tak jak podkreślałam niecierpliwość, więc jeżeli damy sobie pomóc i trafiamy do miejsca, w którym jesteśmy zaopiekowane, mamy to wsparcie i mentora, i też innych kobiet, które przychodzą do gabinetów, to jest bardzo dobry start i to jest taka baza do tego, żeby się umocnić i po prostu dążyć tą drogą do swojego wyznaczonego czyli celu. Czyli odchudzanie zaczynamy tu. Przede wszystkim głowa. Bo musimy sobie to wszystko poukładać. Tak, i to jest, i dlatego tak jak podkreślałam, to wsparcie innych jest bezcenne. Jedno to demotywacja, która się pojawia, jeżeli ten stres nas zjada, tak kolokwialnie mówiąc, ale drugie to ten stres powoduje, że pojawiają się może nie tyle dodatkowe kilogramy, co one nie spadają z pewnych miejsc, szczególnie tutaj w okolicy brzucha. Jak to działa? Tak, właśnie tutaj warto podkreślić, co się dzieje z naszym organizmem, jak żyjemy w takim pędzie, w którym żyjemy. Dużo się dzieje, mamy dużo obowiązków, stresujemy się, czy żyjemy w permanentnym stresie, to niestety nasze hormony, szczególnie te hormony stresu wzrastają. Czy to adrenalina, czy kortyzol, czy noradrenalina i niestety one zostawiają ślad, ten nieprzyjemny ślad w naszym organizmie, tak jak kortyzol właśnie przyczynia się do, szczególnie do otyłości brzusznej. Adrenalina na przykład, jak wzrasta, wiadomo, czujemy się naładowani, nie czujemy wtedy głodu. Natomiast jak adrenalina opada, to wtedy jest ten moment wilczego głodu. Wilczego dokładnie, rzucamy się na wszystko, co nam wpada w ręce, co jest niestety bardzo szkodliwe. Więc przy takim napędzonym trybie życia i jeszcze wprowadzając zmiany w odchudzaniu, czy ogólnie zmiany w trybie życia i w naszej diecie, co jest dodatkowym wyzwaniem, niestety może powodować wzrost tych stresujących hormonów. To, co może być hormonów. Najgorsze w momencie, kiedy faktycznie stresujemy się, nie tylko z powodu omawianego przez nas odchudzania, jak usłyszymy od kogoś taką najbardziej lakoniczną radę, czym ty się stresujesz? Nie denerwuj się, nie stresuj. Być może na mniej wrażliwych taka rada zadziała. Tak. Ale jeśli moglibyśmy państwu zaproponować konkretne ćwiczenia, konkretne sposoby na to, by złapać balans, to co by pani zaproponowała? Przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę i też podpowiadam swoim podopiecznym o tym, o oddechu. To jest tak banalne, robimy to przecież tak 24 na dobę, a jest ogromnie skuteczne i takie ćwiczenia oddechowe naprawdę mogą nas wyciszyć. Nawet sama stosowałam je przed wejściem tutaj do państwa na żeby antenę. Tak, drżenie głosu bądź właśnie tą adrenalinę, która się wydostaje. Więc te ćwiczenia oddechowe, czyli głęboki wdech najlepiej na dwa razy i bardzo długi wydech. Można to sobie ćwiczyć wszędzie, w każdym miejscu. Co to znaczy na dwa razy? Niech pani nam to pokaże. Spróbujemy to powtórzyć. Pierwszy wdech jest dłuższy, drugi troszeczkę krótszy i ćwiczyć właśnie, żeby ten wydech był jak najdłuższy. Podobno, to wystarczy 20-30 sekund. Podobno wydech powinien być dłuższy niż wdech i wtedy osiągamy ten spokój. Tak, wtedy nasz układ nerwowy w miarę dochodzi do stabilizacji, obniża się troszeczkę ciśnienie krwi, jesteśmy dotlenieni, jasny umysł się pojawia i naprawdę to pomaga. To jeszcze raz, zróbmy to razem, być może ci, którzy teraz nas oglądają, chcą się dołączyć, będzie nam bardzo miło. W takim razie... 3, 4. Wypuszczamy wszystko, wszystko do końca. Pani sobie tam jeszcze raz dociągnęła, czyli na 3 razy można tak? Nie, na 2. Na 3? No to mój usłyszałeś. Być może. Zobaczcie, czy to dobrze jeszcze raz. I jeszcze raz powtórzmy sobie z państwem. Tak. Idealnie. Super, będę perfecto. O tym pamiętać. Takie proste. I to jest fantastyczne, bo mam wrażenie, że jak przyjmujecie do siebie nowego klienta, właściwie podopiecznego, bo to tak się, mam wrażenie, że u was są takie rodziny, które tworzycie razem ze swoimi podopiecznymi, to nie tylko ważne jest ułożenie planu ćwiczeń, nie tylko ważne jest to, żeby ułożyć dietę, ale właśnie to podejście głowy, czyli... Czy wy pytacie się pacjenta, jak żyje, jakie ma tempo życia, czy medytuje, czy oddycha? Oczywiście. Pytamy, co robi poza gabinetem, poza studiem. To jest klucz, ponieważ no,
nie mamy bezpośrednio wpływu na to, jak panie funkcjonują, ale jak są u nas, możemy z nimi właśnie na ten temat porozmawiać o ich problemach, czy z czym się borykają na co dzień, więc pytamy i też zawsze staram się podkreślać to, żeby znalazły chwilę dla siebie, bo brakuje w naszym życiu na co dzień tej równowagi, balansu. My z dokumentacji żyjemy... wiem, że pani mówi, że nawet kwadrans wystarczy. Oczywiście. Kwadrans, który poświęcimy tylko sobie. Zacznijmy, zawsze też sama tak praktykowałam, zacznijmy od 15 minut. To nie musi być od razu godzina. Idealnie jest godzina dziennie, ale to sobie możemy z czasem wypracować. Natomiast 15 minut pobyć samej ze sobą, pójść na spacer, nie wiem, nawet wokół bloku, można iść na ćwiczenia, na rower. A przejrzeć media społecznościowe w telefonie? Nie. Mam wrażenie, tego nie praktykujemy w tym czasie. Mam wrażenie, że bohaterka, która zaszła w ciążę w trakcie programu, jest żywym dowodem na to, jak wasza praca dobrze działa, bo pewnie tak, otwieramy się na wiele rzeczy. Ale pewnie się odstresowała, a wiemy, że przy zajściu w ciążę stres bardzo dużo komplikuje. Bardzo. I może właśnie to był ten moment. Dlatego, dzięki temu, że się odblokowała. Dlatego wrócę jeszcze do tego wątku stresu i wzrostu hormonów. My musimy odreagowywać. Nasz organizm po prostu tego potrzebuje. Ta równowaga musi być zachowana. Tak jest zorganizowana maszyna naszego ciała, że potrzebuje tego balansu i wyciszenia. I to jest to Czychała. Ekspert Fundacji Studio Figura. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Dużo dobrej energii pani wniosła do naszego studia, za co serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Państwu tę energię przekazujemy i mamy gorącą prośbę, byście zostali z nami, ale wcześniej spojrzeli, co jeszcze w pytaniu na